Dobry wieczór. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Jest trochę ciemno, bo jest godzina 22, a ja witam Was z kempingu Lido di Spina, położony na Lido di Spina właśnie. Spina Village to jest kemping, na którym jesteśmy pierwszy raz. Przyjechaliśmy parę godzin temu. Kemping położony jest przy plaży, nie tuż przy plaży, w odległości jakieś 700 metrów. Na plaży podobno kursuje ciuchcia, więc mamy nadzieję, że się jutro nią zabierzemy i zobaczymy sobie plażę, bo plaże w tych okolicach są naprawdę przepiękne, szerokie i piaszczyste. Więc mam nadzieję, że tutaj też taka jest. Są też podobno fajne baseny, przynajmniej takie widziałam wcześniej w internecie, więc to też sprawdzimy. Ale to, na co czekam z niecierpliwością i z nadzieją, że uda mi się upolować obiektywem dla siebie i dla Was, to są różowe flamingi, które zamieszkują tutaj okoliczne rozlewiska. Podobno słyszeliśmy od naszych znajomych, którzy tutaj pracują na tym kempingu i mieszkają w tych okolicach, że słychać je regularnie, codziennie rano jak wylatują i codziennie wieczorem jak wracają. Więc na pewno wstaniemy rano, żeby spróbować je sobie tutaj podpatrzeć. To wszystko Wam pokażemy. No i chyba tyle. Właściwie kończymy drineczki i uciekamy spać, po to, żeby jutro mieć siłę i pokazać Wam jak najwięcej się da ze Spiny. Doberek, już mamy rano, godzinę 10 z kawałkiem. Michał już poleciał na basen. Basen jest otwarty od 10, tam jakieś zajęcia dla dzieciaków, więc zerwał się z łóżka i pobiegł. Ja idę dopiero teraz. Po drodze na basen zajrzałam do mini klubu, natomiast tutaj w tej chwili jeszcze nie ma zajęć. Zajęcia odbywają się w tym zadaszonym pomieszczeniu, które zajmuje się za moimi plecami. Zobaczymy, co tu mamy o której. O 10 były jakieś aktyzacje, o 16 do 18 są zajęcia jakieś laboratoryjne, kreatywne. I baby dance jest o 21:15. Tutaj są boiska do koszykówki. Teraz na razie nikt nie gra, jest dosyć ciepło, wcześnie rano. Też boiska zapełniają się wieczorami. Zamiast naprzeciwko mnie znajduje się plac zabaw, całkiem spory. I boisko, w którym teraz jakieś chłopaki i faceci odgrywają mecz. Idziemy pokibicować. Tutaj mamy plac zabaw. A tutaj jest boisko. Przy boisku i przy centrum tym sportowym, tutaj całym tym kompleksem boisk przy placu zabaw, znajduje się supermarket Spar, bardzo popularny tutaj we Włoszech, na wielu kempingach znajduje się właśnie Spara. Ceny są na pewno ciut wyższe niż na przykład w Lidlu, w którym byliśmy wczoraj. Lidl jest oddalony od tego kempingu 11 km. Znajduje się w miejscowości San Giuseppe. No jak na Lidla był dosyć słabo wyposażony, ale na pewno dużo tańszy niż market kempingowy, który znajduje się tam. Baseny są fajne. Gdyby tylko te żelnie były czynne cały czas. Nie tylko od 11:30 do 12, od 11 do 12:30, do 16 do 18. Ale atrakcje są również. I atrakcje są też fajne. Zobaczcie. Basenów jest kilka i są naprawdę bardzo przyjemne, większe, mniejsze i brodziki dla dzieci, naprawdę bardzo fajne. Tutaj mamy basen pływacki. Jak widać, zabawa jest taka. Kolorowe party to super sprawa. Ja się złapałam na resztkę, ale zabawa całkiem niezła, jak widzieliście. No takie co tylko na kempingach. Hello! Kempingowy autobus odjeżdża co chwilę właściwie i kursuje w wyznaczonych godzinach. Teraz jedziemy ostatnim kursem na plażę. Będziemy wracać pieszo, ale spoko, fajna opcja. Nie musicie dymać taki kawał drogi na plaży. To jest jakieś 700 metrów. Tylko możecie sobie podjechać do góry. Także spoko. Jedziemy. No to jesteśmy na plaży. Tam jest taka dzika plaża. Widzicie? Taka nieuporządkowana, jakieś drzewa tam leżą, jakieś zwały tam leżą. Nic tu ciekawego nie ma, a tutaj z tej strony jest taka uporządkowana, aczkolwiek no szału nie ma, przyznam szczerze. Myślałam, że to będzie taka plaża jak na Barykacie na przykład. Musicie sobie zajrzeć na nasz odcinek na Barykacie i tam sobie zobaczyć. Tam była super plaża. A tutaj nie jest taka ładna. To jest taka uporządkowana. Jakaś restauracja. Leżaki. Ale widoki słabe. To co jest uroczego na tej plaży to ogromne muszelki, naprawdę przepiękne. I to by było chyba na tyle. Plaża jest taka słaba. Taka bardzo dzika. Dosyć szybko robi się głęboko. Też trzeba uważać. No, taka wam powiem. Taka sobie. Aczkolwiek pięknie tutaj teraz na przykład ten kadr wygląda super. Ale też musicie pamiętać, że to jest plaża na terenie rezerwatu przyrody, więc ona też nie może być bardzo... Dzień dobry. Dzień dobry, co tam masz za skarby? Pokaż. Muszelki. Pokaż muszelki, bo podobno mówiłam właśnie, że są przepiękne. Tak. Ale może pokażemy, zobaczcie. Chodźcie, chodźcie. Ogromne, na kot. Na kot piękne muszelki. Bardzo dużo. Będziemy właśnie dzisiaj robić pranie. Tak, podczas dwumiesięcznej podróży sporo tego prania mamy ze sobą, szczególnie, że żeby się zapakować, to nie zabieramy za dużo rzeczy, tylko po prostu je bierzemy w kempingowych pralniach i właśnie taką wam zaraz pokażemy. O, tutaj przyszła pani do prania. A tak wyglądają kempingowe pralnie. Od 19 są tutaj czynne dmuchańce, od 18, przepraszam, są czynne tutaj dmuchańce i trampoliny. Mama! Mama! Impreza jest mini disco dla dzieciaków o godzinie 21:15. Ściąga mnóstwo dzieci. Jest to świetna zabawa, trochę za dużo gadają po włosku, moim zdaniem. Inne dzieci trochę nie bardzo nie kumają tego, co się dzieje pomiędzy piosenkami, ale same piosenki są całkiem spoko, zobaczcie. Zainteresowani tańcami, boiska i piłki. No to się dopiero dzieje. Cześć. Dobry, jesteśmy pod Neptunem, jednym z symboli Bolonii, bo dzisiaj zapytaliśmy z wizytą do Bolonii, podkupimy sobie po starówce i popatrzymy, co to fajnego mają. I jakie lody. I jakie lody. To dobre. Idziemy. Barek, dotarliśmy do San Marino, maciupkiego kraju San Marino, położonego na szczycie góry, i tak sobie tu spacerujemy. Sporo tu jakichś zamków, fortec, ładnych widoczków, a widoczki są przepiękne, tak. No więc pokażemy wam dzisiaj San Marino. Tak. To idziemy. Idziemy. Do mnie, siemaneczko. Siemaneczko. Jest godzina 23. Żegnamy się już z kempingiem Spina. Jutro rano wyjeżdżamy na kolejny kemping, tym razem w góry. A tak podsumowując szybciutko Spinę. Plaża taka sobie. Fajnie, że jeździ autobus, bo jest kawałek na tą plażę, więc można sobie autobusem podjechać. Natomiast sama plaża no, nie porwała nas za bardzo. Spodziewaliśmy się, że będzie lepsza. Baseny są fajne, zjeżdżalnie są otwarte tak dosyć krótko, w jakichś tam godzinach z przerwami. 3 godziny na dzień. Tylko 3 godziny na dzień? Tak. Myślałam, że dłużej. Nie, no w każdym razie dosyć tam nie podczas całego dnia otwarcia basenu, tylko w jakichś tam wybranych godzinach. Nie wiem, czemu tak dziwnie jest to zrobione. Od 11 do 12:30, od 16 do 18:30. A, no to okej. No dziwne jakieś to siesta jest, ale no nie wiem. No w każdym razie trochę za długa ta przerwa między otwarciem tych zjeżdżań, ale jak już są otwarte, to są całkiem spoko. Same baseny też są fajne. Są fajne animacje, jeszcze teraz trwają, czy słychać je? Trwają aż do 24. Tak, do 24 trwają animacje. Na kempingu nie widzieliśmy flamingów. Nie przelatywały, bo to słyszałeś. Tak, słyszałam. Tam one gęgają tak dosyć donośnie i Michał je rano słyszał, jak tutaj przelatywały. Natomiast ja już nie zdążyłam wybiec i ich zobaczyć. Żeby zobaczyć flamingi, musieliśmy chyba 30 km nad jeziorko, ale warto było, fajnie, super widok, jak jest takich dużo i to jezioro jest po prostu całe różowe od flamingów, także na pewno fajnie. Warto pojechać do San Marino. Piękna jest Ravenna, piękna jest Kjordia, dlatego jeśli chodzi o miejsca... I Bolonia też naprawdę ładna. Bolonia też się nam podobała, no bardzo sympatyczna, taka do pospacerowania sobie po południu. I tyle, żegnamy się z wami. Na Spinę możecie śmiało sobie na wakacje przyjechać, jest co robić, jest co zwiedzać. A my tymczasem ruszamy w góry i jesteśmy ciekawi kolejnego kempingu. Dualaki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Pa!